Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. No moi drodzy, jesteśmy w miejscu, z którego się nie wraca. Nie, no dobra, nie wiem gdzie jesteśmy. Gdzieś kompletnie w szczerej pustyni, konkretniej na mapce Wam pokażę, no tutaj. Więc tak, naprawdę super, super sprawa. Ostatnio wchodziliśmy tu, tylko nie weszliśmy do końca, bo jak zobaczyłam ognistego golema, to uznałam, że nie, że się wycofuję. Fuck my life, jeszcze jeden. No przecież to są jakieś jaja. No jeszcze mi brakuje, żeby mnie stąd zrzuciły te golemy. No powiem tak, ten ognisty skurwiel jest najgorszy. Spadniesz kiedyś na dół? Ach. Fajny początek odcinka mamy, nie? Noż kurde! Mhm, tak, będziemy się tak bawić, widzę. Tak, no przecież! Kto projektował tego golema? Wiecie co, nie. Nie, bo to za daleko idzie. Dajcie mi to, robimy save'a i idziemy wreszcie na górę. Bo przecież to tak nie może być, że ja nie mogę wyjść stąd. Sprawdzić, co tutaj się znajduje, a przed nami jeszcze kawał drogi do tego, żeby tutaj cokolwiek jeszcze zerknąć. Na szczęście tamten mnie jeszcze nie zauważył. Ale pralka tam mi głośno wiruje. Wy to pewnie słyszycie, jak nie wiem, tą pralkę. Jeżeli ja tutaj weszłam po same golemy, to ktoś dostanie chyba ode mnie z liścia. Jest kufer, jak się okaże, że jest zamknięty. Okej, nie jest. Prawo... Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo. No chyba sobie żartujecie ze mnie. I po to było to wszystko? Okej, możemy sobie zobaczyć, jak ten teren wygląda, kiedy sobie wczytam większą widoczność, ale nie będę tego robić, bo... Potem są problemy pod tytułem w niektórych miejscach tnie gierkę. I potem tnie mi też nagranie, materiał. Więc zrezygnuję z tej opcji. Idziemy się przejść gdzieś indziej. Typu tu. I typu tutaj może za to miejsce. Tu są krwiopijce. Ja w sumie, wiecie co, wejdziemy do tej Amarny może, najsampierw. Hej, witam. Otwórz wrota, muszę dostać się do twierdzy. Zaczekaj. Nie tak szybko. Najpierw powiedz hasło. Hasło. Jakie hasło? Musisz znać hasło. Dopóki go nie wymienisz, nie otworzę ci wrót. Rozumiesz? Nie znam żadnego hasła. No, w takim razie, nie mogę cię wpuścić. Ale mam ważną sprawę w Amarnie. Muszę tam wejść. Ha. Jak często, według ciebie, słyszę podobne gadanie? Nie ma hasła, nie ma przejścia. To takie proste. To przynajmniej powiedz mi, od kogo mogę dowiedzieć się hasło. Zapomnij. Tego ci nie powiem. Będziesz musiał to sam ustalić. Ha, ha. A teraz odejdź.
W sumie to sobie właśnie zapomniałam, że my tutaj nie wejdziemy na razie. Ty, bo ja lokatora nie załączyłam i ja chodzę jak gdy... Nie. Nie, dobra, nie będę po sobie jechać, ale to było zgoła bez sensu. A ja się kurde dziwię, dlaczego mi przeciwników nie pokazuje. Bardzo odkrywcze z mojej strony, nie? Ale myślę, że możemy w stronę przełęczy się przejść. Bo tam akurat powinniśmy sobie znaleźć teleport jakiś. Złoty pierścień Roko. To już wiemy, że będzie do zadania. Ale ci przeciwnicy są tacy, wiecie... Są dosyć prości. Znaczy, ktoś mi zarzucił, że gram na cheatach, bo nie ogarniał, że gram na łatwym poziomie trudności. Ale powiem wam, że nie żałuję, że gram na łatwym. Chociaż chyba możemy w każdej chwili go zmienić? Nie? Nie wiem? O nie. Nie, tam nie idę. Żadnych więcej ognistych golemów w dzisiejszym odcinku. Teleportuję się stąd. Nawet tutaj nie będę łazić. Przenieśmy się na... nieznane miejsce? Nie, bez sensu. Wiecie co, wydaje mi się, że musimy iść do Ugaru. I tam coś zrobić faktycznie. Przestać łazić nie tam, gdzie nas nie chcą. Także witam. Dzisiaj spędzimy czas w mieście. Ewentualnie możemy tutaj pochodzić po... miejscach, ale chyba jednak się skłaniam ku miastu. Witam. Co tu się dzieje? Tu jest niewolnik. Tu są rzeczy, które sobie tak po prostu wzięłam. Tu jest bardzo dużo itemsów. No nie mówcie mi. Nie mówcie, że... Kto to pro... Nie... Przecież to jest jakiś żart. Dobra, zróbmy tak. To jest zamknięte. Witaj, nieznajomy. Poczekaj chwilę. Czego chcesz ode mnie? Nazywam się Mansur. Zajmuję się pośrednictwem w zamówieniach każdego rodzaju. Zamówieniach każdego rodzaju. Co masz na myśli? Wszystko, czego potrzebujesz. Wiele osób dla mnie pracuje. Co to za ludzie? Łowcy nagród, nadzorcy niewolników, złodzieje, no i... I kto? Specjaliści w usuwaniu problemów. I wszystko w przystępnej cenie. Co do twoich specjalistów? Tak. Co chcesz wiedzieć? Oni poradzą sobie z każdym zamówieniem. No, jeśli w tym nie będzie usunięcia jakiegoś czarnego maga, to jestem gotowy omówić każdy wariant. A co z kosztami? Cena zależy od tego, kim jest dana osoba. Ale działam tylko na terenie Ugaru i jego okolic. Poza jego granicami, niestety, w niczym nie mogę pomóc. Jeśli będziesz miał dla mnie zlecenie, daj znać. Chwila. Okej, okay, dobra. Tutaj jest coś w rodzaju karczmy? Nie, przecież to jest to samo miejsce, gdzie byłam przed chwilą. Tak? Tak, tutaj jest coś w rodzaju... karczmy. Ale oni się chyba będą sapać, jak tu wejdę. Spragniony asasyn. Albo i nie. W teorii mogę sobie te rzeczy nawet pozabierać stąd, więc... Chyba warto. Siema, zabieram ci wszystko, co masz, stary. A ty w ogóle masz to w dupie. Wirt. I Gasparino. No dobrze. Zaraz sobie pogadamy z chłopakami. Witam. Mogę się czegoś napić. Ma się rozumieć. Co chcesz? Mogę też sprzedać ci jedzenie. Pokaż mi swoje towary. Okej, mamy jakieś ciekawsze rzeczy. Grog prawdziwego marynarza. Młodlow, rum. Podwójny młodlow. Szybki śledzik. Gruszki bierzemy, to bierzemy, to bierzemy. Zupa rybna, ugotowana, ziemniak, zupa... Ziemniaki mieliśmy kupować, nie?
Seler to nie, ale pory mieliśmy kupować. Winogrona nie chcę. Ziele, cebulę też. Kompot z gruszek, zupa z chlebem, zupa cebulowa, szynki ziemniaczana, marchewkowa, czerwony pieprz kupimy. Sól, kwarcyt, beczka wina z warantu. Tego na pewno potrzebuję do zadania. Chodzi o prowiant dla Sandroka, który mamy gdzieś tutaj na początku dosłownie. 10 kawałków sera, 10 pomidorów, 10 szynek, 5 worków mąki i przede wszystkim całą beczkę wina. No to mamy wino. Możesz mi opowiedzieć o mieście. Wszystko, co zechcesz. Co dokładnie cię interesuje? Czy jest tu coś wyjątkowego, co warto zobaczyć? Tak ogólnie, to nie. Ugar, to normalne miasto oaza. Nic tu specjalnego nie ma i nic specjalnego się nie dzieje. Ale w naszym mieście jest dom, do którego lepiej się nie zbliżać. A dlaczego? Ponieważ tam coś jest. Na twoim miejscu, obchodziłbym go z daleka. Coś. Mieszkają tam duchy, czy co? No, dokładnie nie wiemy. Ale z wewnątrz czasami dochodzą dziwne dźwięki. Do kogo należy ten dom? Do nikogo. Od dawna stoi pusty. No, jeżeli nie liczyć duchów. Wcześniej należał do alchemika. Nie wyglądał na całkiem normalnego. Wciąż przeprowadzał jakieś eksperymenty. Co się z nim stało? Nikt tego nie wie. Pewnego razu po prostu zniknął i od tego czasu nikt go nie widział. Dawno to było. Kilka lat temu. Parę tygodni po jego zniknięciu jego sąsiad zdecydował się zajrzeć do jego domu. Jednak drzwi były zamknięte. Kiedy próbował je wyłamać, usłyszał dziwne dźwięki, dobiegające z wnętrza domu. Były tak przerażające, że natychmiast uciekł. Początkowo mieszkańcy miasta mu nie uwierzyli. Lecz kiedy oni sami przyszli do domu, to też usłyszeli te dźwięki. Odtąd wszyscy obchodzą ten dom z daleka. Nic w tym dziwnego, nikt nie chce zadzierać z duchami. Dlaczego czarni magowie nie zajęli się tym? Tartaron, władca Ugaru, nie chce o tym słyszeć. Uważa, że skoro w domu osiedliły się duchy, to taka jest wola Beliara. Dlaczego Beliar miałby to robić? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie właściciel domu popełnił jakąś zbrodnię, a teraz Beliar karze go za to. To także wyjaśnia, dlaczego alchemik tak nagle zginął. Dobra. No to na razie chyba tyle. Adepci widzę, że przyszli się nabić, bo jest wieczór. Witam. Czy tu prowadzi się wydobywanie rudy? Tak, nieznajomy. To największe złoża na zachód od Ishtar. Chcę, żebyś wiedział, że uważnie wszystkich obserwuję, aby łapy trzymali przy sobie. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Okej, okay. Gościu jest w takim razie chyba z kopalni jakiejś. Hej, ty. Witaj, marynarzu. Co cię sprowadza na tę pustynię? Handel. Handel niewolnikami, jeśli mam być dokładny. Handel niewolnikami. W sensie sprzedajesz, czy chcesz kupić? Ja ich sprzedaję, to znaczy już sprzedałem. I teraz przepijam swoje ostatnie złoto. Aha, no to dobrze, powodzenia. Hej, ty. Co tu robisz? Pracuję dla Mansury. A jako kto, jeśli można wiedzieć? Wybacz, ale nie mogę ci tego powiedzieć. A niby dlaczego? Tajemnica zawodowa. I teraz mi więcej nie przeszkadzaj. Okej, z nim już chyba rozmawialiśmy. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Rolf. Zarabiam na życie, grając muzykę, tutaj, w karczmie. Zarabiam niewiele, ale to wciąż jest lepsze niż nic. Najważniejsze, że wystarcza mi na życie. A czego jeszcze mógłby chcieć były niewolnik? Kiedy zacząłem mieć problemy ze zdrowiem, nie mogłem już dłużej pracować w kopalni. Dobrze, że zaproponowano mi tutaj pracę. Inaczej po prostu rzucono by mnie psom. To tak was traktują asasyni. Och, lepiej nie pytaj. Nie chcę mieć kłopotów. Rozumiem. Wszystko w porządku. Tak, dziękuję. Jak dotąd, mniej więcej, wszystko gra. Witaj. Czy możesz mi powiedzieć, kim jesteś? Oczywiście. Nazywam się Mirko, a ty? Jestem Roland. Co tu robisz? Gram.
Masz ochotę zagrać ze mną w kości? Stawka to 50 sztuk złota. Nieco szczęścia i podwoż tę sumę. No i co powiesz? Może później. Jak sobie chcesz. Najczęściej możesz mnie znaleźć w tej gospodzie. Dobra, niech i tak będzie. Wcale mnie to nie dziwi. Tu jest, widzę, jakieś spotkanie. Nie wiem, co oni tu robią. Ale fajnie, że mogę sobie to pozabierać i nikt się nie pluje. Witaj. Spadaj. Aha. Witaj. Spadaj. Dobra, czyli tutaj mają jakieś tajne stowarzyszenie, drzwi se otworzyli na oścież i się dziwią, że ludzie wchodzą. Dobra, czyli w tej karczmie chyba nic ciekawego. Powiem tak, prześpijmy się do rana, bo się zaczyna robić ciemno. A tego byśmy nie chcieli, żeby było bardzo ciemno, nie? Tak, 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 opętanko, wiem. Nie daję o sobie zapomnieć. Niepotrzebnie otwierałam tę księgę. No musielibyśmy iść do Pyrokara, ale nie chcę tam wracać, bo tam są poszukiwacze na razie w Korinis. Przy klasztorze i w ogóle w całym Korinis. Wynoś się! No! Wynoś się! Dobra, tu się plują na mnie. Tutaj pewnie będzie tak samo, albo i nie. No dobra. Zobaczmy. Tu jest jakiś ala magazyn, dlatego się pluli. Tu jest Abbas, u którego już byliśmy, tak? No to z nim już handlowałam. Czysta kartka, dobrze. Zaznaczone, że nie możemy tego ukraść. Adept. Wynoś się stąd! Okej, okay, Wynoś się! Nie zrobiło to na nie wrażenia, że go okradłam. Tutaj coś jest. Mapa Ugaru. Okej, okay, oni tutaj sobie śpią. To ja sobie na razie może zostawię ten kuferek w spokoju. Tu nic nie ma. Dobra, spróbujemy się zorientować w tym mieście. Nie planowałam dzisiaj biegać po mieście, ale gra mnie trochę do tego zmusza, żebym po mieście właśnie chodziła. Tu jest coś na kształt areny? Tak to przynajmniej wygląda. Tutaj ktoś jest. Ale ten typ wygląda, jak można by było z nim gadać. Witam. Mogę zająć ci chwilę. O, adept czarnej magii. O co chodzi? Ktoś ci jest potrzebny lub masz kogoś? Że co? Nie rozumiem cię. Nie trzeba udawać, synu krótkowzroczności. Cóż można ode mnie chcieć? No, tak. Najpierw powiedz mi, kim jesteś. Wygląda na to, że mnie nie znasz, ojcze niewiedzy. No to nadstaw uszu. Jestem Joachim, handlarz niewolników z wielkiego miasta Morasal. Co? Handlujesz niewolnikami? Tak. Dlaczego to cię interesuje? Chcesz zawrzeć ze mną jakąś transakcję, czy co? Jeśli nie zamierzasz robić ze mną interesu, to zostaw mnie w spokoju. Nie mam czasu na próżne gadanie. Okej. Okay. Tutaj coś mamy. Jakiś ala magazyn. Nikt na szczęście nie ma nic przeciwko... ile tutaj pomidorów. Idealnie. Wiecie, jeszcze potrzebujemy znaleźć mąkę, nie? I wtedy będziemy mogli nawet już wrócić do Sandroka, bo tam mamy tylko kwestię tego prowiantu akurat. Do oddania i chyba tam nic nie ma nowego, z tego co pamiętam. Paczka. A co to za paczka? Jakaś z zielem?
Paczka, paczka, paczka. Proszę mi pokazać paczkę. Czy ja spieprzyłam, otwierając tą paczkę? Nie wiem. Gorliwy palacz. Okej. Dobra, żeby się teraz nie zgubić, tu możemy też wejść na górę. Tu są banany. Okej. Może i mogą mi być banany. Tutaj nikogo nie ma, ani niczego. A po drugiej stronie, no pewnie jest podobnie. Tylko niewolnik i tutaj możemy wejść sobie na górę. Tu nic nie ma. Tutaj... Okej, tam są jakieś rzeczy po drugiej stronie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No dobrze. Dosyć ciekawe miejsce. Lewo, 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 lewo. Okej. Nic konkretnego. Tam można wejść wyżej. No dawaj. Oh my fuck, co? Okej, ja już tam nie wchodzę. Nie wchodzę tam. Tu jest ten... Jak to się jeszcze nazywał? Spragniony. Jezu, przeczytałam spalony przez chwilę i miałam takie, co jest nie tak z twoim mózgiem? Tam poszłam, a tu byłam? Byłam, bo to jest pootwierane. No tak, bo tu jest to miejsce, okej. Okej, tam ktoś się na mnie sapał. Fajnie tak chodzić po cudzych domach, nie? Tu jesteś, siema. Zrobię save'a, bo niby mogę to pozabierać, a nie mogę. Ciekawy teren dosyć. Na górę też można wejść. Tędy. Z Ringo rozmawiałam i on w sumie nie chciał ze mną rozmawiać. Ten też nie. Tu był Abbas, tu jest mikroogródeczek. Wiecie, bo też szukam tej opuszczonej chałupy, bo jakbym ją znalazła, to moglibyśmy zrobić tego questa nawet dzisiaj. W sumie. Myślę, że z was nikt by się nie obraził, gdybyśmy... O, proszę bardzo, świerszczową pokrzywę znalazłam. Gdybyśmy się właśnie zajęli tym opuszczonym domem. Mam jakąś informację, gdzie ten dom się znajduje? W północno-zachodniej części miasta. Mamy gdzieś tą mapę miasta, Ugaru, typowo, chyba gdzieś mam. W sumie to też może być. Północno-zachodni to było, północ, południe, wschód, zachód. Okej, czyli to jest w ogóle po drugiej stronie. Z tego opisu by wynikało. Dobra, tu jest dozorca niewolników. Okej, tutaj coś gdzieś na górze się znajduje. Tu też jest dozorca. Co ciekawe, ten mnie chyba nie atakuje.
Okej. Trochę zbugowane, bo mogę sobie te rzeczy właśnie teraz zabrać, ale nie będę tego robić. Dobrze, czyli tutaj też żeśmy przeszli kawałek. Dobra, cały czas się kręcimy po tej jednej stronie. Tutaj jest to ala targowisko chyba, prawda? A tu? Ty mały, parszywy złodziej! Ej, no nie świeciło się. Okej, nie wiem, gdzie mam zapis. Oby gdzieś blisko. Okej, tutaj przed pozbieraniem tych miąższów i tych rzeczy. Okej. Dobra, to przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy. Raczej się nie zgubimy. Dobra, to tędy wyjdziemy i to przejście było tu. A tutaj coś gra nam oferuje? Tu jest coś w tym domu. Ale mnie interesuje to miejsce. Bo to wygląda akurat ciekawie. Jesteśmy na targowisku, więc też w tych znanych nam terenach. Tu są skrzynki z towarami. No, a tu są worki mąki. Cztery worki. W sumie. Tak nie może dalej być. Najgorsze jest to, że on wygląda jakby nie chciał mi, wiecie, urwać rąk za to, że to zabieram do czasu, aż tego nie zabiorę. Podejrzewam, że mąka też był mu się nie spodobała, że ją sobie zabrałam, ale nie widział tego, więc jesteśmy na dobrej akurat tutaj pozycji. Mamy cztery worki mąki, czyli jeszcze będziemy potrzebować w sumie jednego. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo. Wynoś się. Dobra. Zabieraj się stąd. Okej, już wychodzę. Champok, Turan i Gero. Witaj, witam. Mogę u ciebie kupić broń. To zależy, nieznajomy. Lepiej pogadaj z Turanem. Mądrzejszy. Jest tu kowalem. Witam. Jesteś kowalem. Tak, nazywam się Turen. U mnie możesz nabyć broń. To oczywiście, nie mogę się równać z wielkim bajarem z Amarny. Ale na razie tu, w Ugarze, na moją robotę nikt nie narzekał. To wszystko tylko plotki. Jaką broń wykuwasz? Każdą. Poczone w uszy od najprostszych ostrzy, na broni z magicznej rudy kończąc. Wprawdzie, ta ostatnia tylko przy określonych warunkach. Wykuj mi magiczne ostrze. Haha, zapomnij o tym. Nawet gdybym miał rudę, to nie mógłbym wykuć dla ciebie magicznej broni. Nie musisz mnie o to pytać. Tylko czarni magowie mogą decydować, który z wojowników jest godny nosić tak cenną broń. Więc mi niczego nie wykujesz. Nie. Możesz mnie nauczyć kowalstwa. Oczywiście, że mogę. Ale nie uczynię tego. Dlaczego? Nieźle bym ci za to zapłacił. Haha, nie wątpię w to. Czemu nie? Ale potem, kiedy wszystko opanujesz, staniesz się dla mnie o jednego konkurenta więcej. Więc zapomnij o tym. Możesz mnie czegoś nauczyć. Nie musisz czegoś, mnie o to czym pytać. Ja nie będę dla ciebie konkurencją. Ty w żaden sposób nie ustąpisz, co? Zresztą, dlaczego by nie? Mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym. Tak, nie. Ale to wszystko ma swoją cenę. Hej, ty.
Nic się w związku z tym nie zmieni. Można z tobą pogadać. Można, More. Ale tylko wtedy, kiedy Champok tego chcieć. A teraz More odejść. Kto ci dlaczego tu jesteś? To nie twoja sprawa, More. Ale powiem ci. Wielki szaman, Grak, wysłać mnie tutaj, aby ja porozmawiać z Tartaronem. Ale po co Grak mnie posłać mówić, tego ja ci nie powiedzieć. Gdzie mogę znaleźć wielkiego Groka? W Myrtanie. W wielkim mieście Gelden. A teraz More zostawić mnie w spokoju. Nic się w związku z tym nie zmieni. Jak masz na imię? Jerow. Jestem pomocnikiem Turana. Jesteś asasynem. Nie. Niegdyś należałem do klanu koczowników, którzy żyli daleko na zachodzie. Pewnego razu, zostałem szwytany przez asasynów i sprzedany w Ugarze. Więc teraz jestem niewolnikiem Turana. Ale nie narzekam. Dopóki wykonuję swoją pracę, on traktuje mnie dobrze. Czego nie mogę powiedzieć o innych asasynach. Chwila. Powinien być mądrzejszy. Witam. Widzę, że jesteś jednym z kupców w tym mieście. To prawda, synu bystrości. Nazywam się Bachal. Szukasz czegoś konkretnego. U mnie praktycznie możesz kupić wszystko. Tylko spójrz na moje towary. Wprawdzie, jeśli potrzebna ci broń lub cenne dywany, to z tym zwróć się do Iskry. Pokaż mi swoje towary. O kurde, masz eliksiry życia. Dawaj mi to od razu. Dużo miksturek, gruszki bierzemy. Kompot z jabłek. Dawaj. Kompot z gruszek. Chili. Jajko. Pory. Ziemniaki. Zupa z ciemnych grzybów. Sałata to nie, to nie. Gulasz. Zupa pomidorowa, woda, wino. Cebulowa, cebula. Okej, ma trochę kompot z bananów. Nie mam przepisu. Zupa z chlebem, z ciemnych, rybna, serowa, serowa. Okej, mięsna. Klucz weźmiemy sobie. Worek ziarna, worek mąki. Weźmiemy cały. I beczka tego. Czyli w sumie, ile mamy pomidorów? Chyba dużo, więc moglibyśmy w sumie prowiant Sandrokowi zanieść. Wszystko jest możliwe. Pomidory, no gdzieś powinny być przecież. 25 pomidorów, on chciał 10. No dobrze. Nic się szukam miejsca do spania. Znaleźć takie miejsce w Ugarze będzie ci trudno, nieznajomy. Ale spróbuj u Bachala. A jak u ciebie? Nie masz noclegowni. Wszystko jest możliwe. Noclegowni. O czym ty mówisz, synu ignorancji? Mam najlepszą gospodę w całym zachodnim Arancie. Nie wątpię. To mogę zatrzymać się u ciebie. Poczekajmy, co się u mnie zatrzymują się tylko zatni asasyni. A ty nie wyglądasz na jednego z nich. Prócz tego, obecnie nie mam wolnych miejsc. A dokładniej, mam jedno wolne łóżko, ale jego najemca jest chwilowo nieobecny. Ale może wrócić w każdej chwili i byłby bardzo zły, gdyby kogoś zastał na swoim miejscu. Więc spróbuj szczęścia u Bachala. Okej, w jaki sposób ma to wyglądać? Przepraszam bardzo. Chyba ten kluczyk po prostu ma mi otworzyć miejsce do spania, co? Tutaj co mamy? Ty tak myślisz? Stój. Dokąd to się wybrałeś? No, do środka. A kto tu mieszka? Tu mieszka potężny Tartaron, największy z magów Arantu. Wszystko jest możliwe. Więc lepiej spadaj stąd po dobroci. Nie potrzebujemy tu awanturników. Mówisz Tartaron, największy z magów. A ja myślałem, że takim jest Zuben. Ma się rozumieć, że Zuben jest największym z magów. Przestań zadawać głupie pytania. Chętnie, jeśli przestaniesz dawać głupie odpowiedzi. Nie bądź taki bezczelny. Jako obcy, nie możesz sobie na to pozwalać. Rozumiesz? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Ja bym tego nie zrobił. Mogę wejść? Oczywiście, że nie. Najpierw Tartaron musi ci dać zezwolenie na zwiedzanie jego apartamentów. To nie może być tak dalej.
Witaj. Co najemnik robi w Arancie? Zapewne rzadko widujesz tu najemników, ale to nie był mój wybór. Ale orkowie uważają, że ja i kilku moich kumpli powinniśmy być przy kopaniu artefaktów. Orkowie. Ach tak, teraz to rozumiem. Ty nie jesteś zwykłym najemnikiem, pracujesz dla orków. Zgadza się, jestem najemnikiem orków. Inni najemnicy raczej nie zechcą przyjść do miasta asasynów. Mam rację. Dobra, wiecie co? Bo ja mam taki plan. Myślę, że możemy na razie z Ugaru iść. Bo chciałabym wrócić na te dwie wyspy. Czyli potrzebujemy się przebrać w nasz piękny pancerz paladyna i stąd spadać. Bo też mi zależy na innych sprawach. Dobra, teleportacja. Na Albatrosa. I teraz tak, idziemy do Vulviasa. Bo mamy punkty nauki. Przydałoby się zainteresować tworzeniem biżuterii, nie? Okej, gra mi... Nauczyłem cię wszystkiego. Dobra, już mnie nie nauczy więcej gra. Nauczyłem. Nie. Czyli możemy mieć... ile mamy tego życia? 1504. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy... Nie nauczysz mnie więcej, naprawdę? Czy coś się w końcu... No nie. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie popierdzielę żadnej gafy, ale wydaje mi się, że no nie mogę się więcej nauczyć, na pewno. Gdzie jest mój pierścień do życia? Piękny. Tu jest. No to mamy 1014 zdrowia. Robimy zapis. Ja sobie jeszcze zrobię taki stały save. Okej, może być tu. No i co? I będziemy pili teraz miksturę do życia. Przydałoby nam się coś na to żyć konia, żeby je podbudować. Jestem w sumie ciekawa, czy u Innosa możemy, bo nawet nie wiem tego za bardzo, czy jesteśmy w stanie ingerować pieniędzmi w życie. Ale tak, wrócimy sobie na poprzednie wyspy, konkretniej do Sandroka właśnie, bo mamy już dla niego rzeczy. Musimy opuścić. Dlaczego? Muszę. Teo sobie przewiniemy, tak jest. Ale też wrócimy na jeszcze jedną wysepkę, bo tam jest tylko jedno pomniejsze zadanie i myślę, że możemy je dzisiaj na spokojnie zrobić. Nie będzie od nas wymagało bardzo dużo, wiecie, wysiłku. Nie rozumiem w ogóle. A będziemy to mieli poniekąd z głowy. Dokąd płyniemy? Płyniemy na Konderę. Płyniemy, dobrze. Wydaje mi się, że tam się nic nie pojawiło nowego, jeżeli chodzi o potworki. Chyba. To jest właśnie jedno z niewielu miejsc, gdzie się nic nie respi. Głównie w sumie na Tamorze się respią rzeczy. I to jest chyba jedyne takie miejsce. Tutaj chyba nic u panów nie ma. Przynajmniej w dzienniku nie ma żadnego zadania, więc... Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie Sandrok tutaj wchodzi w grę. Oddamy mu rzeczy i później się jeszcze udamy po jedno zadanie na Korus. Bo tam też jest jeden questik malutki. Ach, przyjemnie wrócić na starą wyspę, wiecie? To jest naprawdę przyjemne. Szczególnie, że ta akurat mi się bardzo podoba. Witaj, Sandrok. I co, wszystko w porządku? Hej. Kogo my tu mamy? Witaj, mój przyjacielu. Co tam u ciebie? U mnie wszystko dobrze. Jak myślisz, po co cię odwiedziłem? Tylko nie mów, że przywiozłeś mi prowiant. Tak, przywiozłem. Oto on. Wspaniale. Tu rzeczywiście jest wszystko, o co prosiłem. Mam tu coś specjalnego dla ciebie. Co? Przyniosłeś ze sobą wino z Arantu. Nawet król nie pije tak dobrego wina. Trzymaj złoto.
Dorzucę ci coś ekstra. Coś jeszcze. Wszystko dobrze. Nie ma co narzekać. Świetnie. Więc do następnego spotkania. Powodzenia. Czy ja jestem w stanie się przeteleportować na Albatrosa? Nie. No to już jest akurat mega chamstwo. Jeszcze zobaczymy tak. Nie. No niestety. Nie wszędzie to działa. Musimy wrócić niestety na piechotę. No ale trudno. Cóż. W sumie to wiecie co, tędy będzie nawet chyba bliżej. Jak sobie przebiegniemy plażą. O Jezusie Maryjo. Spróbujemy się odbagować dziennikiem, wiecie? Bo to czasami działa. Przepustka do Amarny. Tajemnicza jaskinia, wykonane zadania. No i niestety. Trzeba się będzie odbagować. Na szczęście mieliśmy full życia, więc tutaj akurat wiecie. Poszło dość sprawnie. Okej, okay, i jeszcze szybko na Korus pójdziemy. Dokąd sam? Tamora Varant Adarmos Korus. Płynie mi dobrze. Tam jest malutki dosłownie kwestik, więc to akurat będzie najmniejszy nasz problem. Do wioski się tepniemy. I potrzebuję starszego wioski znaleźć. Ta, co tutaj tańczy, Chryste, panie. Wikas. Witaj, Rolandzie. Dobrze znów cię widzieć. Też cię witam, Karaldzie. Wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku. No, prawie wszystko. Colvin przepadł i nikt nie wie, gdzie się podział. Najpierw Wikas, potem Ferel, a teraz Colvin. Powinieneś ich lepiej pilnować. Tak, tu masz rację. Trzeba ich wszystkich trzymać na smyczy, aby więcej nie gubili się. Świetny pomysł. A teraz poważnie. Czy rozmawiałeś już ze wszystkimi w wiosce? Tak. Ale nikt nie wie, gdzie jest Colvin. A co z innymi mieszkańcami wyspy? Mówisz o Tedeusie, Alandrai i myśliwych. Nie, ich o to nie pytałem. Nie zdążyłem. Zajmę się tym. Pogadam z nimi i może coś ustalę. Dziękuję. Sądzę, że najlepiej zacząć od obozu myśliwych. Ostatecznie, oni najbardziej przemieszczają się po wyspie. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, to on jest w kopalni, także możemy tam od razu, myślę, iść po niego. Do obozu myśliwych. Strzała. Ewentualnie możemy spytać tej Lasencji tutaj, Valandrai. Ona też powinna coś na ten temat wiedzieć. Witam. Witaj. Ach, to ty. Witaj. Coś ci potrzeba. Tak, mam pytanie. Widziałaś może gdzieś Colvina? Nie. Chociaż poczekaj. Kilka dni temu widziałam, jak szedł do latarni morskiej. I co? Wychodził stamtąd. Wybacz, ale tego nie widziałam. Dobra, no to standardowo jeszcze podejdziemy najpierw do tutaj gościa w latarni. Witam. Witaj. Cieszę się, że postanowiłeś mnie odwiedzić. Co u ciebie? Wszystko w porządku. Mieszkańcy wioski mówią, że zaginął Colvin. Może wiesz, gdzie on jest? Nie, nie mam najmniejszego pojęcia. Chociaż kilka dni temu odwiedził mnie tu w latarni morskiej. Był u ciebie. Tak. Ale tylko trochę pogadaliśmy i poszedł sobie. Czego chciał? Krótko mówiąc, to chciał coś wypić. Wypić. I co, dałeś mu? Nie. Trzymam sobie trochę trunku na mroźne dni, ponieważ zapasy opału stopniowo kończą się. Wtedy nie zaszkodzi nieco wypić, ponieważ nie mam nic innego, co mogłoby mnie ogrzać. Jasne. To samo powiedziałeś Colvinowi. Tak.
Był bardzo zdenerwowany, że nie zechciałem mu sprzedać trunku. Ale gdy mu wyjaśniłem moją sytuację, natychmiast wstał i wyszedł. Czy wychodząc Colvin coś powiedział? Hm, nic szczególnego. Wymamrotał, że każdy problem ma jakieś rozwiązanie i wybiegł za drzwi. To znaczy, że pokłóciliście się. No, może trochę. Ale nie za bardzo. Chwileczkę. Do czego ty zmierzasz? No cóż, może masz jakiś związek ze zniknięciem Colvina. Hej, co ty sobie myślisz? Czy naprawdę mi tak nie ufasz? Hm? No, nie wiem. A dlaczego miałbym mieć coś wspólnego z Colvinem? Nie ma powodu. No cóż, jeden powód mogę przedstawić. Pokłóciliście się z powodu trunków, kłótnia przerodziła się w bójkę i skończyło się tym, że zabiłeś Colvina. Na Innosa. Ale masz wyobraźnię. Ale posłuchaj, co ci powiem, nic podobnego nie było. Colvin opuścił moją latarnię morską. I to żywy. No dobrze. Na razie ci wierzę. Ale będę kontynuował swoje poszukiwania. Rób swoje. Nie mam nic do ukrycia. Dobra, no. Jakieś info mamy? Nie no, dajcie spokój. Idziemy po prostu do kopalni. Nie będziemy tutaj cudować. To zejście było gdzieś tutaj. No w sumie to... To tak. W sumie przypomniało mi się, że tutaj spędzimy trochę więcej czasu. O Jezusie. Dobra, najpierw tutaj. Jak widać, pełzacze musiały mieć jakąś ingerencję w to wszystko, nie? Dobra. Ładnie już, mnie nie zaskoczą tutaj raczej i tak przeciwnicy. Słyszę golema. Ale każdy golem jest dobry, z wyjątkiem... No. Wiecie, jakby ognistych, nie? Dobrze. Mam nadzieję, że coś widzicie w ogóle. Tutaj. Ja sobie w ogóle zapomniałam o tych pełzaczach. Dużo ich tutaj jest, dosyć. To już może budzić jakieś podejrzenia, prawda? No i zaiste trochę budzi, zaraz zobaczycie dlaczego. Okej. Nie no, to jest piękne, jak my robimy po prostu jedną wielką mielonkę. Gorzej, że ja nie mam na co już wydawać punktów nauki. Słyszę Colvina. Niedobrze, bo... bo ten golem jeszcze nie zdążył sobie wstać w sumie. No nie, Colvin jest nieśmiertelny. Straż! Dobra, bo musimy teraz... Colvinowi dać trochę odetchnąć. Tragedia. A jednak cię mam. No żartujesz sobie chyba ze mnie. Stój, śmieciu! Niedobrze.
bo przydałaby się niepamięć. A wątpię, że to mi teraz coś da. Wiecie co, ja bym mu się musiała teraz dać sklepać po prostu. Nie mam innego wyboru. Jezus, on przynajmniej będzie 100 lat bił. Ale spierdzieliłam sprawę. Dobra, rozwiążemy ten problem trochę inaczej. Ale ty nie biegnij tutaj, ćwoku. Masakra. Wiecie co musimy zrobić? No tak, to na pewno nie. Jeszcze raz. Stój, śmieciu. Zrobimy tak. Wezmę sobie śpiwór. Prześpimy się. Żeby się Colvin nam zresetował. Tak, tak, odpocznij do następnego rana. I rzucimy teraz na niego tą niepamięć. Bo jak nie, to trzeba będzie go naprawić kodami. Okej, on jest tam na spokojnie. Już chyba nie ma focha. Dobra. No i tu się dzieją cuda na kiju. Bo są i pełzacze, i... golemy. Dobra. Wstawaj, golemie. Dawaj. No i zobaczcie, co my tam mamy. Najprawdziwszą królową pełzaczy. Pora się jej pozbyć. Żuwaczki i płyty. No, tak jak mówiłam, ona się tutaj pojawiła. Dobra, bo nie wiem, jak stoimy z odcinkiem, a podejrzewam, że bardzo kiepsko. Także lecimy szybko do Colvina. Hej, Colvin. Co tutaj robisz? Kto to tam? A, to ty, przyszedłeś w samą porę. Gdybyś tu nie przyszedł, to jeszcze trochę i pełzacze by mnie pożarły. No chyba. Na długo byś im nie starczył. Co tutaj robisz? Tadjes narzekał, że ma zbyt mało węgla. To pomyślałem, że mógłbym mu przynieść trochę tego opału. Naprawdę. I zrobiłbyś to zupełnie bezinteresownie. No, nie zupełnie. W latarni morskiej Tadjes ma swoje zapasy z trunkami, to pomyślałem, że zamienię węgiel na trunki. Właśnie. Ale niestety, te groźne pełzacze stanęły mi na drodze. To dziwne. Myślałem, że wszystkie je wytłukłem. No, jak widać, to nie wszystkie. Odprowadzić ciebie z powrotem do wioski. Nie wydobyłem jeszcze wystarczająco węgla. Więc możesz iść. Też niedługo wrócę. No to pospiesz się. Bo pełzacze nie jadły jeszcze śniadania. Nie obawiaj się. Prawie skończyłem. No dobrze. To na razie. Do zobaczenia. Dobra, to wracamy do starszego. To był starszy wioski, czy nie? Nie wiem, ale ten gościu. To nam wystarcza, żeby, no,
On tu w polu powinien być. Znalazłem Corvina. Co? Naprawdę? Gdzie on był przez ten cały czas? W kopalni węgla. Szykował węgiel dla Tedeusa. Nie martw się, on niebawem wróci. Uff, to mi kamień z serca spadł. Cieszę się, że z nim wszystko w porządku. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Zaczekaj. Przypomniałem sobie, że w jakiejś starej skrzyni na wybrzeżu znalazłem tę miksturę. Weź ją. To niewielki podarunek za uratowanie Corvina. I co, Harald, wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Dziękuję, że pytasz. Bez orków jest tu po prostu wspaniale. No i dobra, no to co, od razu sobie wypijemy miksturę siły. I ja wam już, moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę zmontować dla was ten odcinek i co? I no, wydaje mi się, że w kolejnym odcinku wrócimy na pustynię, do Ugaru. Jeżeli macie jakiś pomysł, na co mogłabym wydać punkty nauki, albo na co je zbierać, to bardzo poproszę o radę. Wrócimy w kolejnym odcinku na pustynię, spróbujemy tam ogarnąć jakieś questy, żeby ruszyć ten Ugar, tą, wiecie, wizytę u Tartarona i tak dalej. Może też gdzieś jeszcze tam pochodzimy po tym Warancie. No i co? I myślę, że to na razie byłoby wszystko. Poza odcinkiem postaram sobie zrobić handel. Posprzedawać te rzeczy, które mi niepotrzebne, bo scrollowanie przez ten ekwipunek jest okropne. Tych rzeczy jest po prostu zbyt wiele. Porobimy sobie rzeczy stałe, typu jakieś zupy i tym podobne rzeczy, żeby wypić. I myślę, że co? Że... Może też część rzeczy odłożę do kufra. Bardzo możliwe. Część posprzedaję. Pootwieram. Coś takiego tutaj zrobimy i myślę, że będzie dobrze. Już się w kolejnym odcinku spotkamy prawdopodobnie z powrotem w Ugarze. Dzięki i do kolejnych filmów. Cześć!